Siemaneczko, ja jestem Miss Sims, a na Waszych oczach właśnie rozpoczynam nową serię, jaką jest Wiejskie Życie. Widzicie tutaj dwie główne bohaterki, siostry, o których za chwilę opowiem Wam troszeczkę więcej: Caroline i Kelly Clark. Dzisiejszy odcinek będzie taki zapoznawczy. Obejrzymy tutaj chatkę, do której dziewczyny właśnie dotarły. Zobaczymy o czym w ogóle ta seria będzie. Opowiem Wam troszeczkę o takich wyzwaniach, które tutaj podejmę się w tej grze. I mam nadzieję, że zainteresuje Was do oglądania tej serii. No to lecimy z tematem, już Wam pokrótce wszystko opowiadam. Siostry, tak naprawdę na świecie, mają już jedynie tylko siebie. Ich rodzice dawno temu zginęli w wypadku, przez co dziewczyny trafiły do sierocińca, gdzie naprawdę nie miały lekko. Nasz maluszek po dziś dzień jeszcze budzi się w nocy czasami z krzykiem i wspomina po prostu te stare wydarzenia. Czekajcie, puścimy, może te niech troszeczkę się poruszają nam, żeby nie były takie, wiecie, zatrzymane w kadrze. No i co? Co się tutaj wydarzyło, że dziewczyny są w tym miejscu, jakim są, troszeczkę jeszcze nielegalnie, bo uciekły z sierocińca. Prawda jest taka, że Caroline właśnie stała się dorosłą i tak naprawdę w sierocińcu nie byłoby dla niej i tak miejsca, ale oczywiście nie chciała tam zostawiać siostry. Z rządzeniem losu w tym samym czasie jedyna rodzina dziewczynek, jaką była babcia, która niestety była zbyt schorowana, żeby móc dziewczynom zapełnić dom i wziąć je do siebie, niestety... Zmarła. Caroline podjęła więc taką decyzję, że pod osłoną nocy, tak widzimy, jest 16, ale ona po prostu całą noc i cały dzień szła. Wykradła siostrę z tego sierocińca i razem z niego uciekły. No i co? Przed nimi tak naprawdę całkowicie nowe życie w starej chatce po babci, która jest totalnie zapuszczona, dlatego, że, tak jak wspominałam, babcia po prostu nie miała już siły się tym domem opiekować. I teraz na pewno na początku zajmiemy się to jakimiś porządkami, bo jak widzimy tutaj są jakieś wraki, stare śmieci. Zresztą zaraz wam pokażę środek, bo w środku wcale nie jest lepiej. Ale to może o tym sprzątaniu to nie dzisiaj. O czym będzie ta seria? Bardzo by mi zależało, żeby seria ta była taką moją luźną rozgrywką. Ja potrzebuję czegoś, ja po prostu będę mogła. Pograć w Simsy, nie skupiać się na jakichś celach, jakichś ambitnych planach. To będzie po prostu różna rozgrywka, która będzie polegała na tym, że Caroline i Kelly będą prowadziły bardzo proste wiejskie życie czyli jemy tylko to, co same zbierzemy, stworzymy lub. Lub kupimy. Nie będziemy robili tak, że na lodówce będą wymyślne przepisy, i ona będzie mogła sobie korzystać ze składników w pochodzenia nie wiadomo jakiego, będzie musiała wszystko tak naprawdę zdobywać w jakiś sposób sama. Zapominamy o sprzedawaniu przez wyposażenie czyli wiecie, tak prostym, tradycyjnym sposobem: przeciągamy, sprzedajemy, to gdzieś idzie w eter, a my dostajemy pieniądze z nieba. Nie. Dziewczyny, żeby jakoś się utrzymać, zarabiać, żeby jakoś żyć, będą musiały jeździć na targ tam negocjować najlepsze ceny. Będą musiały może też pomyśleć o jakimś sprzedaży na Pchlim targu albo może z czasem nasza Caroline założy jakiś mini sklepik, gdzie będzie wystawiała swoje rzeczy. Jeżeli chodzi o kolejne tak naprawdę, te, o czym będzie ta seria, to właściwie teraz zaproszę Was już do środka do domu, żebyście zobaczyli jak dom wygląda w środku. I uwaga, nie przestraszcie się, bo jest naprawdę w słabym stanie. Jak widzimy, wszędzie są pajęczyny, jakieś dziury wygryzionych pewnie może przez jakieś tutaj myszy czy inne rzeczy. Wszędzie jest brzydko, buro, ponuro. Tu jest jakieś prowizoryczne łóżko zrobione z jakiś palet czy z czegoś takiego. Naprawdę dziewczyny nie będą miały początkowo łatwo, bo chciałabym, żeby to też nie było takie z automatu, że wiecie, ja wejdę w tryb budowania, jak zrobimy pieniążki i znikąd pojawią się tapety. Nie. Jeżeli chodzi tutaj o tę serię, to Caroline będzie musiała swoimi umiejętnościami tak naprawdę na wszystko zapracować. Bo wiecie, bo o ile o tyle możemy po prostu pościągać pajęczyny, bo do tego żadnych umiejętności nie potrzeba jakichś specjalnych to żeby położyć tapetę albo pozbyć się tutaj tych plam, które teraz Wam przybliżam, no to do tego trzeba już troszeczkę jakichś umiejętności mieć, chociażby, nie wiem, majsterkowania może najbardziej będzie pasowało nam i po prostu sobie ustalimy, że przy jakimś poziomie będziemy mogli dane pokoje tutaj zmieniać, jakoś remontować. Dobra, słowem wstępu oprowadziłam Was już po domu. Jak sami widzicie, nie jest on imponujący, jeżeli chodzi o wielkość, ani o umeblowanie. Pod domem tak naprawdę znajduje się jeszcze piwnica, ale Caroline na tym etapie jej nie odkryję, dlatego Wam jej nawet na razie nie pokażę. Powiem Wam tylko tyle, że w piwnicy umieściłam dużo sprzętów, dzięki którym Caroline będzie mogła z czasem zarabiać więcej, na przykład produkując swoje soski, swoje dżemy, może majsterkując, ale tak jak powiedziałam, tą piwnicę ona odkryje później, kiedy już troszeczkę tutaj górę w jakiś sposób odnowi. Jeżeli chodzi o ich podwórko, to może nie jest duże, ale tutaj myślę, że dziewczynom wystarczy. To jak widzimy, mnóstwo wymaga pracy, bo są ich chwasty i jakieś śmierdzące liście. Tutaj mamy wszędzie jakieś śmieci, huśtaweczkę, troszeczkę zniszczoną, ale miejsce gdzie usiąść można jest, to najważniejsze. No i mamy oczywiście zagrody, bo marzy mi się, żeby Caroline i Kelly doczekały się takiego, wiecie, no jak to na wieś przystało jakiegoś takiego zwierzęcego zakątka. Przy jej domu znajduje się także staw, także tutaj będziemy mogli sobie wyłowić jakąś świeżą rybkę, którą może przyrządzimy właśnie na obiad. Jeżeli chodzi w ogóle o okolice, znajdujemy się oczywiście na simowej wsi i ja bardzo, bardzo lubię te miejsce, bo szczerze mówiąc wydaje mi się, że graficznie jest zrobione super. Tutaj naprawdę czuję się, jakbyśmy odpoczywali na jakiejś takiej może angielskiej właśnie wiosce. Także fajnie, że w tym miejscu będziemy mogli tutaj toczyć naszą rozgrywkę. Wiem, że dzisiejszy odcinek jest taki gadany i możliwe, że nowych widzów, którzy dopiero tutaj przyszli na ten kanał, nie zachęca do oglądania tej serii, ale naprawdę dajcie mi szansę. Rozgrywka będzie super. Tylko po prostu w pierwszym odcinku trzeba troszeczkę pokazać, żeby wyjaśnić, o czym w ogóle będziemy tutaj przez najbliższe odcinki nagrywali i co będziecie mogli oglądać. Także mam nadzieję, że zostaniecie. Zostawcie jakąś łapkę w górę, komentarz albo najlepiej suba, żebym wiedziała, że dalej warto nagrywać. Dobra, słuchajcie. Dziewczyny, weźcie tutaj troszeczkę się ze sobą, e, pobawcie, porozmawiajcie, o chyba wziąłem dwa razy obejmij czule, to nic, popraw jej humor, pochwal ją, bo ja tutaj chciałabym jeszcze troszeczkę opowiedzieć i nie chcę tak już zanudzać naszych widzów, żebyście patrzyli ciągle na to samo. Jeżeli chodzi o Caroline, to jak widzimy, jej pragnieniem życiowym, aspiracją jest zostać wiejską opiekunką i myślę, że tutaj w tej serii również na tym się właśnie skupimy, że będziemy tutaj powolutku wykonywali te wszystkie tutaj cele i jak ona zostanie tą wiejską Opiekunką, to wtedy będzie można powiedzieć, że nasze wyzwanie wiejskie życie zostało zaliczone ale jeszcze jeżeli chodzi o nią, to ja bym nie chciała, żebyśmy się skupili tylko i wyłącznie na tym, dlatego, że chciałabym, żeby Caroline z czasem poznała miłość swojego życia, żeby była też szczęśliwą, bo wiecie, wydaje mi się, że start w jej życiu był bardzo, bardzo ciężki, nie dość, że straciła rodziców, to wzięła jeszcze troszeczkę na siebie te takie piętno opieki nad młodszą siostrą, bo to też nie jest łatwe. Ona nigdy tak naprawdę, podejrzewam, nie była nastolatką, bo nawet w tym sierocińcu ciągle tutaj zabiegała, żeby nasza Kelly miała jakieś w miarę normalne dzieciństwo mimo wszystko, ale zobaczcie, nawet widać jest w Kelly jakiś taki przewlekły smutek mi się wydaje, że mimo szczęśliwej sytuacji, że są już od tego daleko, dalej gdzieś do końca, ona nie potrafi się cieszyć chwilą, poczekajcie, tutaj jeszcze coś byście mogły razem porobić, pochwal ją, może pobaw się z nią troszeczkę, ty widziałam przed chwilą była taka opcja, no i co, no chciałabym, żeby oczywiście nasza Kelly wyrosła na bardzo mądrą kobietę, która będzie wiedziała czego w życiu chce, może nie do końca zdecyduje się zostać tutaj na wsi, bo może to wcale nie będzie coś dla niej, Zresztą też nie wiemy, czy Caroline się odnajdzie, bo to nie jest takie łatwe życie, wiecie, tylko ze zwierzętami, bez z dala od cywilizacji. O, czekajcie, coś tutaj widzimy się zbuntowała nam nasza mała Kelly. No, chcielibyśmy Kelly, żebyś się tak nie zachowywała. A to jest obowiązkiem opieki, oczywiście, zapomniałam to zrobić. Karolin opiekuje się teraz sinką o imieniu Kelly. Oznacza to, że będzie ona regularnie zaspokoić wszystkie potrzeby tego małego dziecka. Super. E, wracając do tematu, bo oczywiście znowu gdzieś tam uciekłam, e, o czym ja mówiłam? Chyba właśnie o tym, że wiejskie życie, to nie wiemy, czy to będzie dla nich, bo może się okazać, że dziewczyny, mimo że tutaj odnajdą spokój, to nie odnajdą tutaj szczęścia, bo to wcale nie jest ze sobą równoznaczne i że za jakiś czas, mimo wszystko, wyprowadzą się, może nawet do miasta, może jednak tutaj zostaną. To wszystko okaże się tak naprawdę w trakcie. Na razie jednak. Na pewno zakosztujemy spokoju, wsi, i myślę, że to dobrze im obu zrobi. Dobra, podsumowując, ten odcinek tak naprawdę zapoznawczy i wprowadzający, o czym będzie ta seria: będzie o spokojnym, wiejskim życiu. O tym, jak dziewczyny będą sobie radziły z dala od cywilizacji. O, zobaczcie, list do niej przybieg. O tym, właśnie jak będą próbowały, wiecie, żywić się organicznie, nie z magicznych produktów, a z tych, które same wychodują, i z tego też spróbujemy się utrzymać. Ciekawe, jak nam pójdzie, bo szczerze mówiąc, no z ogrodnictwa idzie dobrze wyżyć, ale sami widzicie, nasz ogród nie jest taki duży, żeby on de facto dawał nam jakieś przychody. Będą starały się oczywiście odnaleźć szczęście i swoje miejsce na ziemi, bo wcale nie jest mówione, że to jest ich miejsce na ziemi. No i co? I będą oczywiście dalej pracowały nad swoją relacją między sobą, siostrzaną, i miejmy nadzieję, Dzieje, że co najważniejsze naprawdę odnajdą szczęście, bo na to zasługują po tym, co w życiu przeszły. Słuchajcie, jeżeli chodzi o odcinek zapoznawczy, ja dziękuję Wam bardzo, zapraszam na kolejne odcinki. Dajcie szansę tej serii. Nie będę tak dużo gadała, słowo, dużo się będzie działo. To nie będzie tylko tak, że będziemy oglądali jedną scenę, a ja będę wiecznym mówcą. Nie, nie, na pewno nie. Tylko w pierwszym odcinku zawsze trzeba wprowadzić widzów w to, co ich czeka. Dziękuję wam bardzo, pozdrawiam was serdecznie. Miss Sims.